Dzień dobry panie i panowie, witam serdecznie, Rafał Galiński z tej strony. Dzisiaj mamy kolejny nietypowy gadżet i kolejne nietypowe środowisko nagrywania, a mianowicie zestaw dowodowania Mavica. Zestaw dowodowania Mavica właściwie to jest bardzo prosty set. Składa się on z ramki głównej, która jest przytwierdzana na wciski, bardzo dobrze spasowana z Maviciem od dołu. Z podwoziem jest tutaj taki haczyk z przodu, a z tyłu mamy ramka zachodzi nam od zewnątrz w te występy do lądowania, w te nóżki Mavica. Następnie dołączamy sobie tutaj uchwyty samych pływaków i dwa pływaki zrobione z pianki. Po zainstalowaniu całego zestawu możecie mieć wrażenie, że brakuje dwóch uchwytów, bo faktycznie producent dostarcza nam tylko te przednie uchwyty, natomiast tylne chwytaki pozostawiamy bez danych uchwytów, te tylne wypustki. Sam zestaw dobrze i stabilnie nam siedzi. Łączenia przednie mogą pozostawiać trochę do życzenia, bo faktycznie jest tutaj taka delikatna praca. Natomiast sam zestaw jest w porządku, podwyższa on Mavica o około 4 cm. Waży ten zestaw 88 gram, czyli jest lekki, a co najważniejsze, nie zakłóca nam pracy tego dolnego systemu wizualnego, optycznego, czyli VPS-u. Jak pamiętacie, kilkanaście tygodni temu testowałem loty nad wodą i demonstrowałem, jak Mavic zachowuje się nad wodą, a dzisiaj mamy szansę sprawdzić, jak on pływa, czyli będzie okazja do tego, żeby zejść bezpośrednio nad powierzchnię wody. Zestaw może być pomocny dla wszystkich osób, które mają na co dzień do czynienia z wodą, czy to są wędkarze, rybacy, czy inne osoby uprawiające wodne sporty. Na pewno, co może nam zagwarantować, to jest to, że jak Mavic wyląduje na wodzie, to nie zgubimy go, nie utopimy. Natomiast teraz pozostała kwestia samego utrzymania balansu. To trzeba zrobić doświadczalnie, dlatego że faktycznie można Mavica dziobem utopić albo tyłem, w zależności od tego, jak są przesuwane te pływaki. Jak widzicie, one dość łagodnie i dość łatwo się są przesuwane, więc przede wszystkim trzeba wyważyć odpowiednio i nadać temu całemu systemowi zmysł równowagi. Sam montaż systemu jest bardzo krótki, zajmuje dosłownie 3 minuty. Jest jeszcze bardzo fajny dodatek, a mianowicie uchwyt na kamerę sportową. Albo GoPro można przyczepić, albo kamerę 360 stopni tutaj od dołu. Można też konfigurację mieć właśnie taką, że pływaki usuniemy i zostaje nam sam uchwyt kamery. Powiem, co zrobimy teraz.
Słuchajcie, więc mam parę wniosków końcowych. Po pierwsze, trzeba dobrze wyważyć i dobrze ten zestaw właśnie tutaj, środek ciężkości znaleźć, żeby nam dron nie utopił się ani tyłkiem, ani dziobem, czyli kamerą. To pierwsza rzecz. Druga, ja myślę, że można latać trochę wolniej niż normalnie, bo nad wodą jednak czujniki, one trochę szaleją, niezależnie od tego, czy jest zestaw podpięty, czy nie. One nie mają, to odbicie nie jest tak regularne jak od powierzchni gruntu, dlatego znosi go trochę. Mavica znosi w prawo, w lewo i na boki, szczególnie na boki i do tyłu. I trzeba na to uważać, żeby na przykład nie wlecieć w jakieś trzciny czy tataraki. Natomiast można fajnie poszaleć i to była świetna zabawa, bo leciałem dzisiaj tuż nad powierzchnią ziemi około 30 cm. I na boki właśnie, i przód, tył, i później się podniosłem. Fantastyczne latanie. Kapitalne byłoby też w goglach właśnie tuż nad powierzchnią wody, ale nie wszystko da się zrobić naraz. To na tyle, jeżeli chodzi o samą recenzję. Polecam ten zestaw jak najbardziej. Jak ktoś chce ode mnie odkupić zestawy testowe, mam dwa, to link poniżej do aukcji. Pozostałych spraw dość istotnych, chciałbym podzielić się z Wami doskonałą wiadomością, a mianowicie opublikowałem kurs latania dronem. Jest to kurs, który będę stopniowo rozbudowywał. Już w tej chwili ma około 2 godzin, liczy on, i zawiera szereg materiałów, które specjalnie nagrałem na rzecz tego kursu, a także wybrane filmy moje, które przeniosłem z kanału YouTube. Jakie są zalety kursu? Jeżeli porównać kurs do filmu YouTube, to jest tak trochę jak porównać książkę czy cały podręcznik, poradnik do poszczególnych małych opracowań typu broszury. Także nie da się tego porównać. Serdecznie zachęcam do skorzystania z tego kursu. W tej chwili jest to promocyjna cena i jest to cena wartości mniej więcej zostawianej w spożywczaku za małe zakupy. Chciałem, żeby ten kurs był właśnie tani. Pierwsze 50 miejsc są w najniższej cenie możliwej na platformie edukacyjnej Udemy. Normalna wartość to jest parę stów. Ten kurs będę stopniowo rozbudowywał o dodatkowe moduły, quizy, a także formę wymiany z Wami doświadczeń. W tym kursie zebrałem swoje wieloletnie doświadczenie w lataniu dronami i starałem się zebrać materiały także nie tylko swoje doświadczenia, ale także zebrane i zaobserwowane u innych youtuberów. Także zawiera on niezbędne kompendium i to jest pierwszy taki kurs na rynku polskim. Jest kilka kursów anglojęzycznych, one są dużo droższe. Mój jest naprawdę w przystępnej cenie, staram się swoich widzów tutaj rozpieszczać jak tylko mogę. Vouchery, które mamy na ten kurs, one są ważne do 15 lipca, także zachęcam serdecznie do działania. Mamy ten czas, mamy to miejsce, jedziemy.